Znajdujemy się w miejscowości Limbrantowa, gdzie 2 miesiące temu przeszła tromba powietrzna. Dekarze z Polskiego Stowarzyszenia Dekarskiego Oddział Nowy Sącz zgłosili się do nas i zaproponowali, żebyśmy pomogli mieszkańcom. W spotkaniu z panem radnym Markiem wytypował tutaj jedną rodzinę, która była najbardziej poszkodowana, gdzie budynek nie był ubezpieczony, nie było środków finansowych na zabezpieczenie nawet tego budynku. W dniu 24 czerwca bieżącego roku przez Limbrantową przeszła tromba powietrzna, która uszkodziła 28 budynków mieszkalnych i ponad 30 gospodarczych. Była to ogromna tragedia dla małej miejscowości, bo w pewnym momencie ludziom po prostu świat się zawalił. Wytypowaliśmy tu 3 budynki, które wymagały takiej szybkiej pomocy, bo ludzie nie mieli środków finansowych na szybką odbudowę, a domy po prostu mokły i został wytypowany dom właśnie ten za nami, tutaj za moimi plecami. I jak Państwo widzicie, no jest piękny, odnowiony. My ze strony Budmat zapewniliśmy materiał na przykrycie tego dachu. Przyjechała tutaj blachodałówka Wenecja, akcesoria, rynny naszym transportem. Wszystko odbyło się nieodpłatnie. Ja przy współpracy z firmą Budmat, która jest naszym partnerem wspierającym, zrobiliśmy, że tak powiem, bezpłatnie dach poszkodowanemu. Firma Budmat zaoferowała wszelkie materiały, które są na poszyciu dachu. Po prostu tym ludziom, tej firmie po prostu, że się zmobilizowali i to bezinteresowna była pomoc. I przy pomiarze, przy pokazaniu, przy rozładunku i że to tak od serca po prostu było. I serdecznie dziękujemy nie tylko ja, ale cała rodzina. Widzę dużą potrzebę pomocy przez firmy, które, tak jak wy, Państwo z Budmatu, pomogliście nam doprowadzić ten budynek do takiego stanu, w jakim jest, czy też inne firmy, które też, nie ukrywam, pomagały nam, więc jestem naprawdę wdzięczny. Pewnie mieszkańcy tego budynku, czy inni, którzy uzyskali pomoc, też będą Wam naprawdę długo pamiętać to dobre serducho, które pewnie do Was wróci w dwójnasób, bo mówią, że dobro wraca 2 razy, a ja bym był za tym, żeby wracał kilkanaście razy do tych, którzy coś dają dobrego od siebie.